Ta metoda zupełnie to odwraca. Znaczy, każdy ma na początku sprawdzić, czy w ogóle problem, który my rozwiązujemy tym projektem, istnieje. Czy nasze rozwiązanie jest właściwym rozwiązaniem. Czy mamy na pewno odpowiednie części w tym naszym projekcie, które będą do tego rozwiązania pasować. Czyli unikamy sytuacji tego typu, że napracujemy się, będziemy pracować przez rok, zrobimy świetny projekt, on będzie miał masę gadżetów, wodotrysków, będziemy mieli całą listę korzyści, jaką ma klient z tego, jaką ma na przykład właśnie nauczyciel czy rodzic, pójdziemy do niego, a on powie, no ale nie.